Dobry wieczór, towarzysze. W niedzielę co zaszło? Co zaszło? A, to zaszło, że mnie chachli, Ukraińcy mnie ubić chcieli w niedzielu, w воскресенье. Byłem ja na plaży, kupać się i tam za połowa Ukraińców, dobrze, połowa była grubo. No i pytali się, oni już trochę wypili, nie? Pytali się mnie, kto ja po nacjonalności, czyli jaką mam narodowość. A ja mówię do nich, ja w principie obyczajny ruski człowiek. Czyli do nich mówię, ja w zasadzie jestem zwykłym rosyjskim człowiekiem. A on do mnie chachoł od razu mówi, takich jak ty ubywać nada. Nie, i że taki jak ja, tłumaczę, trzeba zabijać. A ja mówię, za czym, nie, dlaczego? A on, że Rosja napadła na Ukrainę i Putin ubiwa dzieci. A ja do niego mówię, chachol, ty, jakie dzieci? Izrael każdy dzień ubiwa 5000 arabskich dzieci i nikt słowa na zapadzie nie skazał. Zakryj rot, ty suka. No i odwrócił się i poszedł i zamknął mordę. Także chachły czują się, słuchajcie, w Ukropolin już jak gospodarze. Chachły już decydują, kogo ubiwać nada, a kogo nie. Jeszcze poczekajcie jeszcze trochę i zrobią powtórkę z Wołynia. Tylko muszą mieć jeszcze trochę więcej procentów. Na razie mają tak 10-15% zaludnienia w miastach. Będą mieli 50-60, a już całkiem 70, no to zobaczycie, co się będzie działo. Wtedy na te chazarskie wiłki będą nadziewać laszki,